Cześć! Dzisiaj kolejna odsłona obiecana chipsów japońskich. Mam tutaj cztery paczuszki ze sobą. Powiem szczerze, że znam smak tylko jednych na 100%. Trzy będą dla mnie zupełną niespodzianką, także zapraszam serdecznie. Zaczniemy od tych chipsów. To są właśnie te, których nie znam smaku. Mają tutaj adnotację no spice, no life, także dobrze lokują. Otwieram. Ja tu czuję przede wszystkim paprykę. To są z firmy Kelby, z mojej ulubionej firmy Kelby. Są karbowane. No i próbujemy, czy rzeczywiście no spice, no life. No, powiem wam, że są ostre. Ale jak na mój próg z ostrości, to można powiedzieć, że są łagodne. O. Ale dla kogoś, kto lubi takie bardziej łagodne potrawy, no to ta ostrość będzie tutaj bardzo wyczuwalna. Moje kubki smakowe mówią, że to jest ostra papryka. Bardzo smaczne, intensywne, także polecam, rekomenduję na pewno te. Kolejne. Też nie przyglasa wyczona. No czuję ziemniaczki. Albo chipsy. Wiadomo, co ja mogę zjeść. Wiadomo, że ziemniaczki, nie? Ja tutaj czuję pieczonego kurczaka. Ale czad. Myślę, że schowam i będę podjadać po kryjomu, z kim się nie podzielę, bo są przypyszne. Polecam. Super. Tutaj mam takie mito chipsy, mito przekąski. Mam tutaj narysowaną herbatkę. Jest takie bardziej do herbatki, ale zobaczmy. Te moje miny podobają mi się do skrętokoski. Fajnie wyglądają w środku. Ale są świnia najpierw do buzi, potem teraz pokażę. Tak wyglądają. Są słodkie. Mają tutaj sezam. Tak wyglądają jak taki suszony, karbowany makaron. Super. Jakby z miodem, z sezamem, ekstra. No i słuchajcie, na koniec zostawiłam sobie moje ulubione. Mam już drugą paczkę tutaj. To są takie paluchy. Chipsy o paluchy, można powiedzieć, chipsy o chrupki o zajebistym smaku. To jest ikra mentajko, ikra dorsza z masełkiem. Ja nie będę tutaj teraz dodawać, że mnie to strasznie teraz, o, jak mnie to zaskoczyło, ale powiem wam, że jak się otwiera paczkę, to jest świetny zapach. No nie możecie tego poczuć, bardzo szkoda. To jest zapach takiego masełka. Tak wyglądają w środku. No po prostu takie masełko, jak się nieraz może, nie wiem, do jakiego makaronu z serem robi, takie masełko, troszeczkę przybrązawia się je, po prostu rewelacja, tak wyglądają, także dosyć pokaźne. Pyszne. Cieszę się, że je zostawiłam, że mogłam się przynajmniej z wami w ten sposób podzielić. Także kochani, dziękuję bardzo za wszystkie subskrypcje, za to, że mnie oglądacie, że komentujecie, że po prostu chcecie więcej. Mam jeszcze w zanadrzu kilka takich propozycji sprowadzonych z Japonii. To będą takie dania gotowe i w kilku odsłonach pokażę wam, po prostu popróbujemy, bo ja oczywiście jeszcze nie próbowałam tych
tych instantów, które tutaj będę Wam pokazywać, więc i dla mnie, i dla Was to będą niespodzianki. Także subskrybujcie, żebyście nie przegapili tych filmików, bo na pewno będą bardzo ciekawe. A skromność to moje drugie imię. Także serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i życzę Wam przyjemności i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!